Siemano. Siemano wszystkim. 6 grudzień. Holender. Na pewno będzie 6. Szybko dni lecą. 9. Dobra, troszeczkę w plecy. Nadrobimy. No, także jesteśmy w garażu. Zobaczcie, proszę Państwa, ale garaż to garaż. Musimy wziąć sobie dzisiaj przygotować trochę rzeczy. Odniesienie ogólnie pasy. Ostatnio wrzuciłem posta. Znaczy nie wiem, kiedy ten film będzie, ale mam nadzieję, że szybko. W miarę. Że potrzebuję wywrotnicy. Znaczy potrzebuję. Ogólnie rozglądałem się za obrotnicą. Obrotnicą. Bo jest taki motyw, że mamy przechowalnię przeznaczoną tylko i wyłącznie pod wybieranie ziemniaków. I ten. I taki myk jest w tym, że jest coś tej długości jak tu, troszeczkę dłuższe, chyba z metr niż ten garaż. 7 metrów w sumie długi i o to chodzi, że w tamtym roku mieliśmy taśmociąg. Taśmociąg w tej przechowalni, no tylko że tak, taśmociąg zajmował całe miejsce po prawej stronie i tylko po to, żeby po prostu te ziemniaki przetransportować na sam koniec na ten. To ja wam pokażę, może ci tam znajdę jakiś filmik. Na sam koniec do tego. Do sortownika. I to było takie uciążliwe trochę, powiem wam. A ja się szykuję. Jedziemy ogólnie do tego. Jedziemy do Łukasza. Do Łukasza, youtubera. Kłosowskiego. Niedaleko. Tutaj nas. Za Świdwinem. Kawałeczek. Mamy 110 km drogi. Powiem wam, że ten YouTube to jest zarąbisty. Wystarczy coś tam ten, no to wiadomo, to jest jak Allegro, można powiedzieć, to jest rozpowszechnione. Wystarczy jakieś ogłoszenie dać i zaraz się problem rozwiązuje. No i całe szczęście. Jedziemy do niego. Także fajnie, że się szybko takie coś znalazło. Ma tam jakąś samoróbkę w bardzo dobrych pieniądzach, można powiedzieć złomowych. Także akurat miałem do niego i tak wcześniej dzwonić, chociaż nawet nie wiedziałem, że ma tą jakoś go, ogólnie Łukasza to wyczaiłem jakoś niedawno, powiem wam, że z miesiąc temu, może miesiąc czy półtore, właśnie jak tą czarnego case'a uruchamiał, tak sobie tam zerknąłem i później popatrzyłem i najlepszy odcinek, który mnie tak zainteresował u niego, to były te pryzmy ziemniaków. Nie, jak to widzicie, ziemniaczarzy to tak właśnie interesuje, jak przykrywają ta technologia, fajna sprawa, bo można dużo przykryć ziemniaków jedną plandeką, bardzo dużo i da się w ten sposób, tak? No i to mnie zainteresowało i tak ten, miałem w sumie do niego zadzwonić i obgadać się właśnie o tym systemie ogólnie, jak to wychodzi, jak to się przechowuje itp., ale tak jak na filmach nawet widać było, że wszystko jest ok, da się. I ogólnie jakieś tam, wiadomo, no, są dużym gospodarstwem, jakieś tam pytania to pewnie na miejscu będę miał do niego. Nie wiem, może się uda, może tam jakieś obejście zrobimy po gospodarstwie, może trochę coś tam podpowie, co i jak. Ale widzę, że fajnie tam wszystko jest tak. Nie jest to, że tak, że wszystko nowe, wszystkie maszyny nowe, wszystko elegancko, no to wtedy gospodarstwo ładne, piękne. Nie, ale to no, się tak bardziej opiera, widzę, na takich używkach. Nie to, że ma świecić, tylko po prostu, jeśli jest stary nawet, ale ma to być sprawne i chodzić. I też jestem tego zdania, że tak chyba wychodzi w tych czasach teraz, to znaczy chyba wychodzi dużo lepiej. Bo płacicie za maszynę raz, tak samo ja kupiłem kopaczkę, zapłaciłem raz 40 tysięcy i ona już 6 rok mi służy i bez problemu wykopałem. No z kombajnami zbożowymi to jest inna sprawa. Tutaj już, no wiadomo, też im starszy kombajn, to też już jest wtedy większe ryzyko, że się coś zepsuje, ale w ogóle tu wyszła taka historia, jaka wyszła. No niestety. Ale trzeba będzie chyba tak robić, że jednak na tych starych trupach trzeba będzie jeździć dłużej, remontować je, bo to się chyba bardziej opłaca wyremontować, niż kupić teraz nowego, chyba że na prof. No to wtedy się opłaca. Ale już prowu nie ma, więc... Dobra, za dużo gadam, bo 5 minut minęło. A ja nic sobie nie pokazałem wam od Łukasza. Jedziemy do Łukasza.
I oto Łukasz. Łukasz, cześć. Siemano wszystkim. Cześć. Razem z Edim wpadliśmy. Jak to moc YouTube'a szybko działa, nie? Tak. Szuka wywrotnicy, na drugi dzień już jest. Już, tak. No. Jest wywrotnica. Taka no sztuka, ale coś tam pochodzi. Nie, no posłuży ci jeszcze tam, jak nie ma dużo tego, to... No, fajnie to. Przewrócimy ją, jak? Od spodu. Co od spodu? No bo trzeba będzie od spodu, od góry przednia, a później trzeba będzie ją... Nie, to obrócimy, tutaj i się ją obróci, albo podniesie odwarkę i tak. Troszeczkę inaczej myślałem, że 2 metry to jest ta decha, nie? W tą stronę mówię. A nie, tak... tutaj te mają 2 metry. No, no, ale to tam. To już ziemniaki tam ładowałem? Ziemniaki ładowałem? Tak. Dzisiaj 4 przemysły. Nie no, mam nadzieję, że dobrze zmierzyłem ty no. Ale troszkę do tyłu chyba. Idą święta i choinkę na święta już mamy. Tada. Ale kolorek fajny. No to jest czarny, nie? Tym raptorem, nie? No. Strukturalna farba. A, ten takim antykorozyjnym też, że wiem o co chodzi. No, to jest... Taki zamsz. Tak, tylko no, na rzęgu no. Utrzymać w czystości to jest trudniej. Tak. Z drugiej strony jest łatwiej. Aha. Dogadałem się z Łukaszem, że kupuję od niego jednego takiego czarnego, oddaję mu do ojca. Tak. Na sezon, na próbę. Tablet musi być. Nie no, ale fajnie to wygląda. Kurde, patrzcie. Ja tego w dojce nie mam. Kurde, to jak w Mercedesie. No. Drewno, nie? No, tu żeśmy to okleili, bo tutaj drewno kładliśmy, jak nieraz coś tam sobie puszczałeś, no, żeby nie obcierało, nie? Ale powiem ci, patrz, to są tylko czujniki informacyjne, zero elektroniki. Tak, tu jest wszystko proste. Jak... I właśnie to się docenia i ja nie wiem, czy to nie wrócą i te czasy. Tu masz jedna dźwignia i masz dwa biegi do tyłu. Jedynkę, dwójkę, tutaj trójkę, czwórkę i tu masz 18 do przodu, wszystkie bez sprzęgła i gaz ręczny, nie? No, to sprzęgło normalne, takie suche? Co? Sprzęgło suche czy mokre? Mokre sprzęgło. Mokre. O, panie. Ręcznego piszczy. No. A no. Tutaj jest ten. Na dół. Ja się trochę rozgrzeję. A to już mówię coś tam, a to w tamtym chyba, nie? Co? Coś tam jakieś któreś tam nie tam do ładowania było, no. W tamtym, ale już jest to ten. No, także jesteśmy u Łukasza, youtubera. Przy okazji nas to prowadził fajnie. Sprzęty, jak widać, nie są nowe, ale chodzą, to jest najważniejsze, nie? Tak, klasyki. I samemu naprawić. Tak, powiedz, proste maszyny, także nie są skomplikowane i niezawodne, naprawdę służą dużo godzin, można pracować i no. To wiadomo, trzeba wcześniej przygotować, bo to nie jest tak, że się kupi. Ale powiem ci, że masz bardzo dużo potężą, masz wiedzę odnośnie tych silników i to co tam robiłeś, to jest majstersztyk normalnie, jak dla mnie. Jak oglądałem, bo też śledzę, oglądam właśnie i majstersztyk dla mnie, kurde no. I się to kładzie wszystko elegancko, nie? No takie trochę kopie, wiesz, dodatkowe takie zajęcie jeszcze w gospodarce, nie? No bo się znudzi, nam nie mamy co robić. Tak. Zimą i ten. Zimą możemy sobie grzać. Zamiast koło żony siedzieć, kurde, grzać się, to my w ciągnikach grzebiemy. No ale tak to jest z rolnikami. Jakieś tam zboczenie zawsze jest z tymi ciągnikami w ogóle, maszynami. No ale trzeba dbać o ciągniki, widzicie. Ile ten, jak to powiedzieć, 3 dychy gdzieś tak, tak? Nie, ten kosztował 50, nie? Tamte 30. Tamte 30, ale tak? Tutaj nie była robiona skrzynia, to był tylko robiony silnik. I ten silnik jakieś tam 15 tysięcy gdzieś poszedł silnik. I teraz jeździ, nie? Dalej. Czyli to w dojcu tyle kosztował w tryskiwacza. No i ciągnikiem sadzimy, kopiemy, tak żeby był rok, że on zrobił 1100 godzin, nie? O, no widzisz, no to nie odbiega do ojcowi, ja też gdzieś robię 1200 ciągnikami właśnie średnio. A teraz pokazuję 4840. Ale to takie prawdziwe czy takie przekręcone? Nie, no to dychę musisz na pewno dodać albo 20, nie? 15 tysięcy ciągnik. No, albo 25. Tego to nie wiem. To nie jest w stanie do sprawdzenia, nie? Ale ma wygar fajny. Ile ma koni? 3 litra, słucham. Ile koni? Ten ma 220 gdzieś tak zrobione. 220, no to kurde, byczek, no to ma moc. One wychodziły na 155 do 72 10. No.
ale tu już trochę zrobione modyfikacje i tak. Aha, no to fajnie. Brakowało mocy tam dobranej wirnikowej, trochę mu brakowało mocy, nie? No, 200 koni i brakowało? Dobranej wirnikowej do 3-metrowej to do sadzarki i sadzarkę jeszcze obsypywania. Z 8 na godzinę, nie? Nie, 3,5-4 sadzarki. No to wolno. No ale tak trzeba, bo do kamieni wiadomo, nie? I to musi przemielić tą ziemię dobrze. Ale robiliście kiedyś bez brony wirnikowej? Sadziliście? Tak. No to mamy. Jest lepszy efekt po bronie? Tak, dużo lepiej się kopie ziemniaki, nie ma tej bryły, dużo jest lepiej. Nie? No i za jednym razem robisz, bo zawsze był problem przy dużym areale, że jak my robiliśmy dwuetapowo, nie zdążyliśmy obsypać tych ziemniaków, wiesz o co chodzi, nie? Aha. Zanim wyjdą ziemniaki, trzeba je obsypać i... A to już od razu macie uformowane, opryskać, tak. Bo to lepiej się ziemia formuje. A tutaj od razu idzie wszystko na ten, nie? Na jednym razem. No. 24 godziny robimy. No nie, no. My zarobimy przerwę wieczorem na noc. Nie, my na zmiany robiliśmy. No ale trzeba, 300 hektarów, tak? No ziemniaka. 300 hektarów ziemniaka zasadzić i później wykopać, a właśnie widziałem, że macie dwa grimy z dwoma tymi. Dwurzędowe, o. No to jest zarąbista, no fajna maszyna, nie? No, ja tą starą kopaczką widziałem, dopiero skończyłem. No ja też taką kopałem, mam taką kopaczkę, no. Też nią ten można kopać, nie? No nasze też są używane maszyny, nie? 2007 i 2000. Magnum. Jest Magnum. Te pierwsze Magnumy, nie? No, znaczy nie, no pierwsze to były te 71, to chyba od, żeby nie skłamać, od 89 roku zaczęła się produkcja tych silników do 99 chyba. Tak, dobrze pamiętam. 11 lat chyba. No. Fajne maszyny, powiem ci. Ale ciepło, klimatyzacja jest w nich? Klimatyzacja jest, tak. Wszystko jest. No, to jeździ, nie? Możemy się przejechać, kurde. Dobra, ale ja nie będę jechał. Nie, no to masz prosta sprawa. Ja się boję, kurde. Ręcznik, że zepsuję ci ciągnik. Ja pierniczę, zepsuję ci ciągnik, ale dobra. No i bierzesz do siebie tą dźwignię. Czekaj, jak nałożysz na łukę, na łeb, będzie od razu, będzie inaczej. Kurde, jak to było. Zepsułem. Klimatyzacja, wszystko, ogrzewanie, to... Tylko, że wszystko mechaniczne jest, nie ma takiej tej elektroniki. No i... No i właśnie to się ceni, że nie ma tej elektroniki. O, teraz będzie test, testujemy. I teraz tak, trzeba to cofnąć, tak? Tak. Ja widziałem więcej, jak to na filmik robiłeś. Ale tak. No i teraz... i już jedziesz. Ta-da! Jadę, zajebiście. Tu się pokazuje biegi, nie? No, piątka. Tak do 18. Kurde, ale bajka, ty! Zobacz, ten ciągnik jest z 96. Nie musi bajkować tak jak w Dojcu, kurde, no to jest coś... No tylko co tu brakuje, no że nie ma tego rewersu przy kierownicy, że musisz zjechać do tyłu i żeby cofnąć, nie? No. No to tego, no ale jak na dużych kawałkach się ale robi i jak... masz nawigację, to też nie zawracasz, bo sobie jedziesz sobie któryś przejazd, wiesz co, bo nie cofasz tak. No. Ale żeby wyhamować z przyczepami czy coś, to musisz sprzęgło i hamulec, nie? No żeby zatrzymać się, to ten... I do tyłu to musisz teraz... I do przodu. Tu masz dwa biegi. Aha. I do tyłu to jest szybciej, tak? Czyli którym to jest? Jak dwa biegi do tyłu? Nie, czyli... to teraz jest wolniej. Aha. A teraz byś miał dwójkę, nie? A tu masz jeszcze trójkę i czwórkę. Tu nie. To jest szybciej. Dobra. Ja wolę wolniej. Nowa maszyna. Nie chcę ci popsuć. To się zrobi tam. Takie rzeczy się robiło. No. Ale fajnie. Kurde, powiem ci... To jest taki klimat, gdzie inny trochę, na sam powiedz, nie? Tak, jest. Ale powiem ci, że wygodny, nie? To siedzenie się fajnie obraca, nie? Ja do kopania założyłem obrotnicę, bo to na kręgosłup jest wygodnie, nie? No. Nie zepsułem ci ciągnika jeszcze. Zobaczymy tylko, czy nie wjadę w garaż, ale chyba nie powinien. Nie odbija ta, nie? Blokada, tak, no widać, że tu górka jest, nie? Czego, ja ten gaz leży? Dobra. Nie, tak to wygląda. Nie odbijacie cycek, u nas to samo w Dojcu się zaczyna. W szybko złączkach. No. Tak, a to jeszcze jak jest zima, to przymarznie gdzieś i ten mróz i... Hydraulika na linkach, nie? Tak. Standard. Trzy, no i tu mamy jeszcze czwartą. A gaz ręczny masz?
Nie, to jest to podnośnika, nie? Dźwignia. To się ustawiasz, wysokość przyciskiem tego, masz normalnie, bo to jechałem normalnie, masz wszystko tutaj, te regulacje i tu jeszcze masz... Działa? O, ale kasy, kurwa, bogaty jesteś! No nazbierało się nieraz na jakąś bułkę, wiesz, tak się jedzie na pole, to... No racja. Rano nie ma czasu kanapek do domu zrobić, to trzeba do sklepu zajechać. No, no, ale fajna, fajna fura. Powiem ci, kurde, ja nie wiem, czy to było rozsądniejsze zamiast kupować teratenowe. Przecież to człowieku, teratenowe to są, kurde, krocie. Tak, tylko o to chodzi, no chyba, że prof to jeszcze, nie, ale... No, tylko, że wiesz, no to trzeba sobie to zrobić, nie, a... Jakby to tak powiedzieć, trzeba znaleźć kogoś albo samemu to zrobić, nie? I to jest problem, nie? Jak ktoś na przykład się na tym nie zna, to ja nie polecam takiego ciągnika, nie? To jest dla takich tylko hobbystycznych, wiesz, jak to ktoś... Że już znasz te ciągniki, wiesz jak to... lubi zrobić i ten, nie? Bo jak ktoś ma sobie kupić taki ciągnik i sobie z nim nie poradzić, no to odradzam, nie? No, ale powiem ci szacun za to, że go zreanimowałeś normalnie, zajebiście. Fajnie to. I jest to wszystko takie, wiesz, takie solidne, kurde. Takie toporne, jak Mercedes, nie? Takie, no, kurwa... Wyglądał to jak tamty. Hardkorowy. Chcesz się, Wojtek, karnąć? Tak. Ale ty, to samo co w Dojcu, tak samo a gabaryty, to wszystko... No, jak wyglądał fabrycznie, to wyglądało tak, nie? Tutaj też mam plan coś zrobić, ale... Ale nie wiem, czy mi się uda, bo to tak wyglądało fabrycznie, nie? Aha. No, to ty właśnie jeździłeś, no. No to jest już, widzisz, no... Poniszczone wszystko i tam tak samo było, nie? Tam no. Tak samo było, to wszystko było poniszczone. A to wszystko to porobiłeś? Tak, no. O kurde, panie. Tu plastik jest, to, a tam już jest skóra zrobiona. To faktycznie szacun, normalnie, kurwa, tak. Tam to przymalowane było, to zostało też zrobione na inny kolor. Słupki zostały zmienione. Jest różnica, tam jest no bajka, nie? Zupełnie inaczej się czujesz, nie? Inny klimat jest, tak, faktycznie, no. Tu jest taki szary, wiesz. Ten jest w kolejce, ten ciągnik, no zobaczymy, jak to tam wyjdzie. Może coś ale się faktycznie, zrobić, nie, no, no, to by na pewno się udało, bo tam mówię właśnie, że to pękło. No to tak już kupiłem go, nie? Bo to tak musisz tylko to polutować, to wystarczy. Bo że to trzymać i polutować to... Ja mam spawarkę, ja spawam plastiki też, no. No, tak samo. Blacha, szlakiernik, to tam. Bawiłem się w to. Takie rzeczy. No, no na te... Na komputery i w ogóle. No, także to... Fajnie to wygląda, dobra. Dzięki wielkie za pokazanie. Maszyn. Ciekawiły mnie też. Także... Stare niekoniecznie, to stare nie znaczy, że nie będzie chodzić, nie? Tak. Kurde, nie odbiega dużo od tych nowych, powiem ci. Ale tamten to naprawdę fajnie, wygodny jest, kurde. Bajka, no, mięciutki. Ci, jak odkąd zaczęliśmy, bo kiedyś byłem przeciwnikiem w ogóle nawigacji, bo sobie tak mówię, tyle kosztuje to pieniędzy, nie? Mówię, no przecież prosto nie potrafisz pojechać, to się jeździło, nie? Ale jak się robi 12 godzin tak z nawigacją i bez, to... Nie tak zbliżę. Odciąża, że jak ja no bo nie musisz kierownicą nic zrobić, nie? Po 12 godzin przychodziłem do domu, no to już nic nie chciało. A tak to wiesz, puszczać ciągniki, no. Możesz coś innego robić, skupić się na czym innym i w ogóle to jest zupełnie inna praca. Powiem ci, ja to już w tym roku i w tamtym roku, bo tak, w Dojcem kopałem, to mi koło uciekało, musiałem trzymać koła. A w Arbosie mam tak zrobione, że one są wąskie i one idą, powiem ci, jak strzała. Ja nie dotykam kierownicy, ja robię wszystko to, co trzeba z maszyną, nie? I to jest to samo, co nawigacja. Tylko, że mam manualną, nie? Tam wiesz, sam wchodzi w te rajki, nie? Ale no. Tak jak mówisz, nie dotykasz kierownicy, możesz się skupić na maszynie, na czymkolwiek innym, na biegach, czy w ogóle, nie? No, ale i odciąża cały no, twój organizm człowieka. Tak, tak, jest... tak. No to jednak mimo wszystko oszczędza czas, pieniądze i zdrowie. O, także fajnie. O. Też musiało być coś takiego kupić sobie. Widziałem na Allegro, były około 150 zł, czy 200 nawet takie listwy, nie? No, ja tam montuję już na dachu, nie? A to też z uwagi na to, że prądu, bo tutaj są te stare, to one dużo, K4 żarówki, to one dużo prądu ciągną, moja instalacja już jest stara, styki, no, wszystko. No, brata też już wymieniłem na te, a takie są tańsze takie, ale muszę też, musimy to powymieniać wszystko w Arbosie, muszę wymienić a przede wszystkim. A czarny kolor, dlatego, że jeden poszedł czarny, to tak myślę, teraz chyba będę robił czarne, żeby już taki był, wiesz, gospodarstwa taka... Rozpoznawczy. No, tak. Dokładnie, ty, ja patrzę taki czarny, tak, nie? Nietypowy, gdyby nie? Gdyby to były maszyny, które na przykład jest rzadko zdobyć i tam kilka egzemplarzy załóżmy, no to byśmy poszli w oryginał wtedy, wiadomo, nie? No bo no. To jest maszyna, której już, wiesz, nie kilka sztuk jest, nie? No, tak, to tak, ale mniej. Jak ich jest jeszcze dużo, to mogą, może by się pobawić właśnie w zmianę koloru. No i... pewnie, no. No ba. Fajnie, fajnie, podoba mi się. Zarąbiście. Dobra, zbijamy no się teraz z przyjść. Mam lawetę i no, o, jak coś to od ciebie, jak coś od ciebie, to kupimy, będziecie odsprzedać. Tak? No a co? Na próbę wam dam, żebyście sobie spróbowali. No. Co? Wojtek mi się cieszył. Będziesz miał nową furę. A ile kilometrów macie tutaj jechaliście? 110.
To ja jest daleko. Ziemniaki wiozę 60 km. No, ja mówię, ty ziemniaki wiezie 60 km przenikiem. Mówię, ja pierniczę, to ja 30 km się zastanawiam, czy jechać, czy 20 nawet, nie? No, no, tyle to był taki klient, żeby na czasie zależało, tam nie za bardzo mógł ciężarówka wjechać. Aha. I tak wiesz. No, ale dało się, dojechał. I wrócił. No. Dobra. Tyle z dzisiaj z Łukaszem z tego. Łukasz Kłosowski. Także dzisiaj tyle z vlogu u niego. Mamy wywrotnicę, jedziemy. Fajne fury, oglądaliśmy i ten. Dobra, trzymajcie się. Na razie, pozdrawionka. Wpadnijcie na kanał do Łukasza, naprawdę coś ciekawego znajdziecie tutaj. On zaczynasz dopiero od roku, nie? Tak. Powoli, tylko rozpędzamy kanał, rozpędzimy. Na pewno teraz szybciej pójdzie coś tam. No to fajnie by no, było. Na razie, trzymajcie się. No cześć. Jak będziecie przejeżdżali, to wpadnijcie do nas, zapraszamy. No, na razie. No, także mamy już te zaklepane wszystko, kawa wypita. Idziemy na chatę, na razie. Trzymajcie się. No tutaj u Łukasza, zobaczcie jaka kukurydza. Popępek. Taka susza u nich była, no mówił tutaj właśnie, że susza w tym roku to tragedia. Także tak samo jak u nas, tylko że u nich jeszcze mniej padało, u nas jeszcze spadło w maju, a u nich w ogóle ponoć nie padało maj, czerwiec. Także jest naprawdę tu gorzej, można powiedzieć, niż u nas. Jak kukurydza tu rosła metr dwadzieścia, no to świadczy o tym. Dobra, my wracamy na chatę. Przed nami 100 km, także 100 km jechaliśmy po wywrotnicę. Jest już zakupiona. Interes kupity, także pozdrawiamy Łukasza. Wpadajcie na kanał do Łukasza. I ten. U niego niebawem będzie film. Chyba puścimy go. No, podobnie puścimy go praktycznie. Chyba tego samego dnia. Także zaglądajcie u niego, jak to z jego perspektywy wygląda. Nasz tam wyjazd do niego i tutaj zobaczycie właśnie, znaczy już widzieliście jak to było u niego, u mnie się wszystko myli, a przed nami most i trochę napadało śniegu, przywieźliśmy tutaj śniegu do nich trochę, jak jechaliśmy to tu nie było w ogóle. No. Trzymajcie się, na razie.